Myślę, że te refleksje o poszczególnych audycjach konkursu wypada zacząć od jury, tego 16-osobowego gremium mistrzów pianistyki i szopenistyki, które będzie oceniało wszystkich pianistów. Tak się składa, że wśród 16 jurorów 10 reprezentuje grono laureatów minionych konkursów szopenowskich, przy czym aż 5 to są laureaci pierwszych nagród. Adam Harasiewicz 1955, Garrick Olson 1960, Marta Argerich 1965, Dunk Tyson 1980, no i najmłodszy, po raz pierwszy w roli jurora, Chińczyk Yun Di Li. No jest to rozrzut rzeczywiście kilku pokoleń. Tak się składa, że w drugim rzędzie, od lewej, siedzą obok siebie laureaci konkursu 1970 roku. Garrick Olson, wtedy triumfator, Piotr Paleczny, trzecie miejsce wtedy i szóste miejsce Janusz Olejniczak. A po prawej stronie, w pierwszym rzędzie, najmłodszy juror Yun Di Li i najstarszy Adam Harasiewicz, rocznik zwycięstwa 1955 rok. Ja myślę, że to jest coś symbolicznego w tym wielopokoleniowym składzie jurorów, ponieważ w istocie tradycja pianistyki i tradycja szopenistyki ocenia tutaj przyszłość szopenistyki i przyszłość pianistyki. Myślę, że ci jurorzy, których często kształcili mistrzowie urodzeni w XIX wieku, będą potrafili być na tyle otwarci, żeby usłyszeć twórczy głos młodych pianistów, którzy reprezentują już XXI wiek. Tyle o jurorach, o sędziach konkursu, bo to przecież ważne, to oni zdecydują o laureatach tej 17. już edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. A teraz o samych wykonawcach. Tak się złożyło, że podczas losowania, które miało miejsce w środę, wylosowano literę B, od której laureaci rozpoczynają swoje występy w pierwszym etapie, a więc dlatego usłyszeliśmy najpierw 3 Polaków. Byli to Tymoteusz Bies, Rafał Błaszczyk, wychowanek pani Katarzyny Zdrydoń-Popowej i pan Łukasz Byrdy, wychowanek Uczelni Poznańskiej profesora Waldemara Andrzejewskiego. Chciałbym powiedzieć dużo dobrego o tych występach, ale niestety poza kompetencją czysto pianistyczną, poza zacięciem wirtuozowskim, poza taką często bardzo trudną na konkursie przyjemnością gry, no brakowało tutaj zrozumienia ducha muzyki Fryderyka Chopina. Czasem za głośno grali, czasem dali się porwać szybkości, na czym oczywiście w tym tumulcie dźwięków traciła kultura brzmienia, traciła czytelność szczegółów poszczególnych struktur. Myślę, że bliżej jest im do innych kompozytorów, może do Beethovena, może do Rachmaninowa, może do Skriabina i życzę im, żeby w najbliższym czasie potrafili zbliżyć się do tego specyficznego, szalenie trudnego idiomu Fryderyka Chopina. Ale zacznijmy teraz od pereł tego pierwszego przedpołudnia konkursowego. Na estradzie pojawiła się Michelle Candotti, młodziutka, 19-letnia pianistka włoska, która zachwyciła nas wykonaniem nocturnu C-moll op. 48 Fryderyka Chopina. To była zupełnie inna kultura brzmienia. To była umiejętność prowadzenia linii melodycznej w ten sposób, że wyłaniała się ona, wybłyskiwała niejako na wierzch z akordów, granych nie jako blok płaski jak dyska, ale właśnie tym 5 palcem kantabile, śpiewnie, pięknym, ciepłym, też świetlistym dźwiękiem potrafiła prowadzić linię melodyczną. To bardzo trudny nokturn. Etiuda F-dur, opus 10, numer 8. Furkot, piękny dźwięków, lekka ręka, leggero, fruwała jak motyl nad klawiaturą, oczywiście bez szkody dla czytelności, wyrazistości artykulacji. Etiuda H-moll, opus 25, numer 10, podwójne oktawy w częściach skrajnych, ramujące ten piękny chorał w części środkowej. No bez tego ciężaru, oczywiście potęga, jakaś moc, ale bez dźwięku hukliwego czy krzykliwego.
piękna kultura brzmienia i wydaje mi się, że można ją porównać do utalentowanej pianistki włoskiej sprzed 5 lat, niestety niedoszacowanej na tym konkursie, Eleonore Armellini, rok wtedy młodszej od pani Michele Candotti. Potem prezentował się na estradzie jej rodak, Luigi Carocia. Też właściwie występ bardzo interesujący. Barcarolle Fisdur, no, niestety mam w pamięci wykonanie Artura Rubinsteina z taką dostojnością tempa. Chciałbym to też u innych pianistów usłyszeć. Wydaje mi się, że Barcarolle ciut za szybko grał, ale bardzo interesująco. Natomiast arcypiękny, arcypoetycki nocturn Hadur z opusu 62, ten późny nocturn, no też ten wymiar poetycki potrafił wydobyć pięknym dźwiękiem, czytelnym, i wydawałoby się, że to był absolutnie zjawiskowy nocturn. Przede wszystkim akcentował też czynnik kolorystyczny, malarski w tym utworze. Przepięknie zabrzmiała w repryzie nocturnu jego główna melodia, pojawiająca się w postaci trylów, wibrująca. No, wstrzymałem oddech, jak słuchałem tego utworu. No i wreszcie Etiuda Amol, opus 25, to był ostatni utwór jego występu. Czuło się już trochę zmęczenie, ale za to bardzo pięknie zagrał Etiudę Hamol, też z opusu 25, też na te podwójne oktawy, ale potrafił, co jest bardzo ważne, w przejściu do części środkowej zatrzymać ten impet, ten pęd oktaw, wyczekać chwilę, pozwolić, by przemówiła cisza, cisza tak bardzo ważna, otwierająca głos chorału części środkowej. Bardzo interesujący pianista i wydaje się, że też rozumiejący idiom Fryderyka Chopina. No ale zjawiskiem tej przedpołudniowej sesji była pianistka rosyjska, Galina Czistiakowa, no już utytułowana, laureatka wielu konkursów międzynarodowych, no ale to, co pokazała, to rzeczywiście było zjawisko. Ten nocturn Hadur z opusu 62, który przed chwilą brzmiał w wykonaniu Włocha, zabrzmiał nieporównanie piękniej, wznioślej. W ogóle samo wyjście tej pianistki, jakieś takie majestatyczne, pełne elegancji. Miałem wrażenie, że to na estradzie Filharmonii Narodowej pojawiła się sama Marcelina Czartoryska, też wybitna uczennica Fryderyka Chopina. I ta elegancja, ta noblesse, ten arystokratyczny rys też czuło się w jej grze. No, ale nie tylko ten rys, przede wszystkim ogromna kompetencja pianistyczna. Także właściwie zapominało się, że tu chodzi o technikę, pianistyka jest skończona i dopiero chodzi o prawdę i chodzi o piękno w muzyce Fryderyka Chopina. Więc ten nocturn to było zjawisko właśnie poezji i malarskości. Claudius Debussy powiedział swego czasu, że Fryderyk Chopin jest cudownie przewidującym mistrzem. Przecież umarł w 1849 roku, a więc jest to pierwsza połowa tamtego stulecia, a jego muzyka wskazuje drogi muzyki przyszłej, tego właśnie impresjonizmu, tego czynnika malarskiego w sztuce dźwięku. No i tutaj, jak słuchałem tego nocturnu Hadur w wykonaniu Galiny Czistiakowej, to miałem wrażenie, że rozbrzmiewa pięknem i subtelnością kolorów jakiś cudowny obraz Moneta. To tyle, jeżeli chodzi o nocturn. No oczywiście o etiudach trudno mówić inaczej. Zjawiskowe. Etiuda F-dur, leciuteńka, zwiewność motyla, a przy tym tempie, jest to, każda etiuda jest arcytrudna Chopina, ale jeszcze czas na modelowanie barwy, na zatrzymywanie ruchu tam, gdzie to jest konieczne przy przejściu na przykład do innej tonacji. Przepięknie zagrana etiuda Gismol, tercjowa z opusu 25, numer 6, etiuda arcytrudna, leciuteńka i też wibrująca nieskończoną ilością wspaniałych kolorów. No a o skercu E-dur to już właściwie nie mam słów, żeby powiedzieć. To jest bardzo trudne skerco, zagrane w piekielnym tempie. Naprawdę no, trudno szybciej sobie wyobrazić, ale jednocześnie jaki
jaki spokój przebiegu, jak panowanie nad tym tempem, ile oddechu, ile frazy wokalnej w tych rzucanych jak iskry dźwiękach po całej przestrzeni klawiatury. No po prostu zapomniało się, że jesteśmy na konkursie, że tu ktoś gra przeciwko komuś, ktoś dobija się o miejsce na podium. Pomyślałem sobie, że jeżeli to rzeczywiście jakaś taka reinkarnacja Marceliny Czartoryskiej siedzi przy tym fortepianie, to może przed chwilą sam Fryderyk powiedział do niej: niech pani mi zagra ten nokturn, wie pani, ten hadur, ten ostatni. I ona rzeczywiście zasłuchana, absolutnie abstrahująca od atmosfery konkursu, tego wibrowania, tego atmosfery sportu, agonu, prawda? Spokojna, zasłuchana, rozmawiająca z samym tylko Fryderykiem Chopinem. I wydawało się, że już nic genialniejszego nas nie czeka w tej pierwszej przedpołudniowej sesji. Nagle pojawił się, pojawiła się chyba siostra Iryny Czystiakowej, która zagrała no, bardzo dobrze. Jest to pianistyka bardzo dobra, ale na tle tak zjawiskowej sztuki, którą reprezentowała Galina Czystiakowa, niestety tylko bardzo dobra. To jest właśnie ta trudność przestrzeni konkursu, że gdyby taką pianistkę Irynę Czystiakową usłyszeć na oddzielnym koncercie, zachwycałaby publiczność bez reszty, ale tutaj jest zawsze to tło, tu odniesienie, tutaj względność decyduje na szczęście. Lepsze jest wrogiem dobrego. Taka zasada tutaj niestety panuje. Ale kończył tę przedpołudniową turę genialny Koreańczyk, Seo Jin Cho, no, który zagrał nam Chopina zupełnie bajecznego. Na przykład arcytrudny nokturn c-moll, w którym większość pianistów niestety ze względu na jego fakturalną gęstość, tempo, te oktawy, akordy potem w części repryzowej, takie stłoczone, większość pianistów niestety ucieka w głośność i w szybkość, podczas gdy on pokazał istotę tego utworu. Jak to uczynił? Otóż nokturn zaczyna się od podania pierwszych dźwięków melodii, które odbijają się od basu. Są one wyodrębnione, odizolowane. Przede wszystkim zaczął w bardzo wolnym tempie. Miałem wrażenie, że oglądam opowieść o nokturnie c-moll na filmie w zwolnionym tempie. Zatrzymywał każdy dźwięk, robił takie tenuto, sugerując nam: wsłuchajmy się w piękno i w wagę tej melodii, która potem wygeneruje całą dramatyczną treść tego utworu. Kiedy przechodził z części skrajnej do części środkowej, do chorału, którego pierwszy akord brzmi w C-dur, to mam nadzieję, że Państwo będą mieli okazję wysłuchać tego utworu w radio, to zatrzymał ruch i pozwolił przemówić ciszy. Cisza była tutaj po prostu przeszywająca. I w tym momencie ten spokojny akord C-dur, a po chorale część repryzowa, piekielnie trudna, te w triolach stłoczone akordy, ale przecież nie słychać było tej trudności, brzmiała spokojnie, pięknie, cantabile realizowana melodia, ta pierwsza z pierwszej części. I właściwie zapominało się, jakie to trudne i chciało się powiedzieć, jakie to piękne. Ile tu jest pięknego, szlachetnego śpiewu, ile tu jest specyficznie chopinowskiej poezji. Wydaje się, że zarówno ten Koreańczyk, jeszcze raz powtórzę jego nazwisko, sam się tych nazwisk uczę, Seon Jim Cho i Galina Czystiakowa to są niewątpliwie perły tego rocznego konkursu chopinowskiego. No, czekamy teraz na popołudniową sesję. Jeżeli pojawiły się talenty tej miary, co wspomniany Koreańczyk i Galina Czystiakowa, to ten konkurs można uznać za konkurs już naprawdę wielki.